Siema, siema, przyjeżdżają do mnie widzowie Czesław i Max. Jadą z bardzo daleka, dojeżdżają do Konina. No więc muszę uszykować jakiś sprzęt na spotkanie z nimi. Dobra, teraz Fireblade odpali. I gdzie jesteście? Na Orlenie, ulica Poznańska. Gdzie masz KFC? Poznańska, dobra, to tam przyjadę. Dobra. Nie? Na Orlenie. Dobra, to jadę. Nara. No już dojeżdżam. Dobrze, że pogoda im dopisała. I chłopaki jadą nad morze. Zresztą sami opowiedzą wszystko. Ile kilometrów tu jechali? Czy były jakieś przygody? A ja się zastanawiam cały czas, czy czasami za mało oleju nie nalałem tutaj do skutera. Chociaż on dozownik też ma, ale nie wiem, czy tam działa odpowiednio. No, to muszę nawrotkę tu zrobić gdzieś. Jestem. Widać i słychać z daleka. Witaj, chłopie. Jarek. No. Czesław. Witaj. Siema. Max, siema. W końcu się widzimy. W końcu jesteście. Brawo, jesteśmy. Słowo. Kurde, ale trochę powiem. Trochę się przeciągła ta trasa, bo tu wiesz, kuźwa, jednak te padał, deszcz padał trochę, aha. Trochę spowolnił z jazdą. Aha. Trzeba było jakieś śniadanie też zjeść. No pewnie. W nocy wyjazd, no to wiecie jak jest. Kawę trzeba było wypić. O której wyjechaliście? I skąd? O drugiej, nie?
Ty o drugiej? Ja o drugiej. Bo on musiał do mnie dojechać. Aha, aha. Tak jak napisałem, tak zrobiłem. No, no. Kurde. Ale już dupsko odpada, kurwa. No, kurde. To poczekajcie, od drugiej to macie no 12 godzin prawie, nie? No, z przerwami, małymi przerwami. No, no, no. Nie no, szok, po prostu. No, ale strach się bać. Jedziesz, kuźwa, wiesz. Niesamowite. Strach się bać, strach się bać. No. Teraz to widać, że właśnie uśmiech od ucha do ucha i to mi pasuje. No. To mi pasuje. No. Kurde, pokaż czym przyjechaliście. Obładowany na maksa. Obładowany na maksa. Simpson, ja pierdzielę. Patrz, owiewkę masz założoną. Owiewka, bo to jest ładowarka, uchwyt na GPS, co mnie prowadzi. Aha. W tej chwili zamontowałem i tak dalej. No, 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 no. No i... Intercom. Intercom. Intercom, właśnie żeśmy gadali. No, no, fajnie, i... fajnie, no. Tylko. Zadzwoniłem, chłopaki ze mną gadają. Tylko jedno nie wiem, bo czasami mi chłopaki wycinają z roboty taki głupi numer i mówią mi, że Jarek dzwoni. Albo ktoś, a ja mam kolegę, który z szefem jest mój, jest Jarek, nie? Aha, aha. No i sobie teraz pytanie, czy mnie czasem ktoś podwłośnie bierze? Że jak ja zadzwoniłem? Nie, nie, bo ja po głosie poznałem, nie? Po głosie poznałem ciebie. A później nie wiem, czy bateria słaba w interkomie, czy coś, że nie kształciło trochę głos, nie? Aha, aha. No. A to tak tutaj, tu tej osłony nie było, jest, czy? Jest, jest, wszystko jest, tylko żeby lepsze chłodzenie było. A, lepsze chłodzenie, no tak, jeszcze tak. Jeszcze dodatkowo wentylator ma założony. Podczas jazdy, żeby mu no, tam... No, no. Jak dostaję po garze zdrowo, to niego tam chłodzi też odpowiednio. Ogień. Kurde. Ogień na tłoki. Ogień na tłoki. I lecim. No widzę go na żywo. Powiem ci, nie no, jest petarda, nie? Musi być porobiony, nie? Jak no. Z tym jeździć, to musi to być porobione. Wszystko perfekt. Wszystko perfekt. I to jest pojemność jaka? 70. Tylko silniczek doinwestowany na maksa. Doinwestowany. Bo skrzynia biegu tu jest piątka. O. Zapłon WAP sportowy. Cylinder cały aluminiowy pokryty nikasilem. Nie no, coś pięknego. Dzień dobry. Dzień dobry. Biegamy. Ale to jest też ciekawe, ci powiem. I daję radę. I to jest junak? To był naked, to był naked. Naked. Naked, ale jest teraz przystosowany do jazdy turystycznej. Turystycznej. No, bo wiesz, owiewki, gmole, jakieś tam lampy dodatkowe. No właśnie, widzę, szperacze. No, nie? Dodatkowy błotnik. No. Halogeny. Halogeny. Robią zajebistą robotę. Mocowanie masz, uchwyty na sakwy, na kufry. No musisz mieć, żeby... No, żeby nie no, jest... Jechać, nie? Kurde, nie no, obładowanie, no, nie no, to kurde... No trzeba porobić wszystko, no, no full, jechać, nie? Full wypas. Także jest jak jest, jest klawo, pogoda nawet na to wszystko jest ekstra, wszystko. Chłopaki przed chwileczką przyjechali chyba z 18 motorów, przybili piątki. Nie przypuszczałem, że ich tutaj spotkam, bo też ich oglądam. Aha. Wrocławia. Z Wrocławia. Tak? No. No. Cała graja tu była. O kurde. Chyba 18 motorów i trajka o czekukach. O, to może byli na zlocie? Nie wiem. Bo to był zlot, może nocowali. Bo my będziemy tutaj na Montwy, tam mamy te miejscówkę. I tam kobieta mówiła, że właśnie jakiś zlot jest podobno. Zlot był wczoraj. Dzisiaj się kończy, no. Dzisiaj się kończy, no. No a ja wczoraj wieczorem wróciłem. No to... Ja byłem na weselu, jak był live. A ja... Na moją dosią. O 10 wieczór się urwałem. Aha. 4 godziny snu i jazda. I jazda. Widzisz. A ty tak śmigasz na weekendy? No. To ile tu masz? 400. 400. No to tyle co my tu zrobili. 400 km przejechaliście. 399 km. 399. Też masz tu wszystko na wypasie. A to co to jest? Tutaj wskaźnik masz co? Ładowania? Tak. Temperatura? A, czyli ile ci ładuje akumulator? A tu masz temperaturę silnika. To jest teraz ostryk, tak? No.
Ale to masz. I też jest muchawa, nie tak zdolny z powietrzem podobnie. Ale tu patrz, masz dodatkowe chłodzenie. No to jeszcze jest takie na szczęście. Muchawę mam władowaną z tam chyba. Tu jest wentylator, włącz go. Muchawa jest 800. No i tłumik też jest nieoryginalny, bo jest z Hondy. 400, no właśnie, ja tak za pierwsze co zwróciłem uwagę, mówię, kurde, co to jest za maszyna, nie? A wcześniej miałem z BMW, ale był za duży, wiesz, cylinder. Aha. Fajnie brzmiał. A odpalisz? No mogę odpalić, nie ma problemu. To wiecie co, to sobie, a kawę piliście? W Wieluniu pilimy kawę. Aha. Junak 123. Że całą, jak dzwoniłem do was, to całą drogę było słychać. Jego silnik. Ale pięknie chodzi, nie? Nie, no ten też ładnie, nie? Na pamiątkę naszej wizyty. O kurde, Bieszczady na motorze. To można sobie przykleić, jak ja mam przyklejone. Pokaż, jak ty masz przyklejone. A może ja też znajdę jakieś blecie? No, mam czarną. Tak cichaczo myślałem o tym. No, z przodu mam czarną, a z tyłu mam, tutaj z boku mamy Bieszczady Krajna Wilka, a tu z tyłu też mam. Aha. Bieszczady na motorze. No, i ja też jestem Bieszczadnik. Też jesteś. Chłopaki z Bieszczad przyjechali. No. Dobra, to ja zobaczę blepy. A zrobimy specjalny odcinek z tym Simpsonem. Spoko. Mogę końcu zostawić. Ja już to widzę. No. Jak ty go zostawisz tutaj. A zobacz mojego. Widzę, obserwuję właśnie też. Wydek Malosi. Co ty o tym sądzisz? Wydek Malosi. Gaźnik ciekawy. Wid stoczkowy. W automacie. Tak. Ty masz manual. Manual. Hamulce tarczowe, przód, tył. A ma dziwnie to zastosowanie tego wahacza, nie? No. Tak niespotykanie. Niespotykanie. Mhm. Powiem ci, na dziurach nie zdaję egzaminu. Tu jechałem i bardzo się spieszyłem, to by mnie wywaliło z tego, nie? To jest ten minus, nie? Że tu na wielkie dziury, to no nie no. To też ma małe koła, to też nie ma co wymagać. No ma małe. Ale ty masz chyba większe, nie? W swoim. No takie pirazyko to Truszka. Chyba, to samo będzie chyba. Spoko. Podobne, nie? Ja mam gumę Brinkstone, bardzo dobre rzeczy mają drogi. A ja mam chyba, co ja mam? Pirelli chyba mam. No. Brinkstone, dobre opony. Brinkstone, bardzo dobre rzeczy mają drogi, czy sucha, czy mokra droga i tak dalej, naprawdę. Tylko mówię o twardej, utwardzonej powierzchni, nie? Bo tam trawa czy żwir to już jest troszeczkę gorzej, ale... To są czasowe, nie? No. Czasowe. Ale to jest zrobione typowo turystyk na dalekie trasy, także spoko. Trzeba jeździć, korzystać. Dokładnie. Pewnie. Życie mamy tylko jedno. Chcesz się przejechać tym? Nie, no skąd? Czemu? Jeszcze na koło pójdzie i co? A no tak! A on jest zdolny do tego. Mam za krótkie nogi, żeby... Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.